Rzeczywistość bywa okrutna. Ja mogę rzeczywiście czegoś pragnąć, ale moje pragnienia właśnie zderzają się z rzeczywistością i wtedy przekonuję się, że rzeczywistość wcale nie jest tym, czego ja pragnę, tylko ona się o moje pragnienia w najmniejszym stopniu nie troszczy. Koncepcję rzeczywistości. Był taki myśliciel francuski, XVIII-wieczny, Maine de Biran, który uważał, i mi się wydaje, to jest rozsądny pogląd, że rzeczywistość nam się jawi w ten sposób, że nasza wola, czy jakby powiedział Kołakowski, nasze pragnienia, że nasza wola trafia na opór, zderza się z czymś, co od niej nie zależy. I to coś, z czym się zderzamy, z czym nasza wola, nasze pragnienia, nasze chęci się zderzają, to jest właśnie rzeczywistość. Często ludzie nie chcą przyjąć tej rzeczywistości do wiadomości. Ta rzeczywistość bywa czasem okropna. Ale jak mówił znowu inny myśliciel, nasz znakomity logik, Roman Suszko, są szpetne prawdy i są piękne fałsze. Rzeczywistość to są te szpetne prawdy, a często ucieka się w piękne fałsze. Absolutnie solidny. Absolutnie solidny, proszę pana. Nasze pragnienia są czymś niesolidnym. Rzeczywistość stoi jak skała. Cztery typy filozofii, tak, i cztery sposoby ujmowania rzeczywistości, tak, tak, tak jest. Obowiązuje ten, który ja tam nazywam irracjonalizmem naturalistycznym, to znaczy przekonanie, że uczucia są ważniejsze niż rozum w człowieku. To jest coś, co płynie z Freuda i z całej tej tradycji. Całkowicie chybione, bo to, czym ujmujemy rzeczywistość, to jest jedynie nasz rozum przecież. Jest jakaś deprecjacja rozumu, co widać w upadku szkoły, gdzie też się mówi, że szkoła ma być miejscem ekspresji uczuć wychowanka czy ucznia, a nie kształtowaniem jego intelektu. Taki czas. Mój Boże, czym jest rozum? Jest taki wierszyk takiego polskiego malarza, grafika, a także poety Kazimierza Sichulskiego, z Lwowa chyba. Pytał głupi mądrego, na co rozum zda się? Mądry milczał, gdy tamten dalej naprzykrza się, rzekł mu: na to się przyda według mego zdania, żeby nie odpowiadać na takie pytania. Wie pan? Przepraszam, ale tak muszę ja też odpowiedzieć.
ale jak mówię, rzeczywistość bywa okrutna. A między językiem a rzeczywistością, powie pana, och, no to jest główny temat tej filozofii, którą ja się rzeczywiście zajmowałem, filozofii wyłożonej w traktacie logiczno-filozoficznym Ludwika Wittgensteina. I jedno jest pewne, że odkryciem jakimś XX wieku albo pewnym oświeceniem, jakie spłynęło na ludzi w XX wieku, było to, że między, o tym co pan pytał, rozum a rzeczywistość, między rozumem a rzeczywistością jest jakby jakaś taka szyba, czy jakby to nazwać inaczej, czy może soczewka, którą stanowi język. Język jest z jednej strony współrozciągły z naszym myśleniem. Tam, gdzie myślimy, tam jest język. Myślenie według Platona to jest rozmowa duszy ze sobą, więc w jakimś języku ta dusza ze sobą sama gada. A z drugiej strony, i to właśnie u Wittgensteina było tak bardzo silnie eksponowane w traktacie i oddziałało na współczesną filozofię, że język jest zwierciadłem rzeczywistości, że w jakiś sposób dla nas nie całkiem zrozumiały, chociaż są już pewne elementy zrozumienia tutaj, struktura logiczna języka odzwierciedla metafizyczną strukturę rzeczywistości. Tak to trochę enigmatycznie ujmując można rzec. Więc jak mówię, język z jednej strony jest, znowu Wittgenstein to powiedział w traktacie, częścią ludzkiego organizmu. I jak on też tam to powiedział, nie mniej skomplikowaną częścią niż cały ten organizm. Zaczynamy sobie też stopniowo dopiero uświadamiać, jak złożoną i misterną strukturą jest język, w którym jako jego część, jako jego struktura logiczna właśnie tkwi nasza logika. Język formuje nasze myślenie. A z drugiej strony ta logiczna struktura języka odzwierciedla ową metafizyczną strukturę rzeczywistości, niejako przenosi ją do naszych głów. Wszystko, co tutaj na ten temat mówię, to są takie ogólniki naturalnie, które niewiele państwu, którzy będą łaskawi tego słuchać, powiedzą, ale Wittgenstein mówił, o czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć, więc ja już też na ten temat dalej zamilknę. Myślą Gottloba Frege'ego zająłem się właśnie w związku z traktatem Wittgensteina, bo Gottlob Frege, który przez wielu współczesnych logików uważany jest za jednego z trzech największych logików w dziejach. Pierwszym był Arystoteles, drugim Leibniz, trzecim właśnie Frege. I nawet tak się dzieli. Dzieje logiki, jest taka książka Nila, The Development of Logic, Ewolucja logiki. Gdzie on tam w ogóle dzieli dzieje logiki na okres przed Fregiem i po Fregiem. I Frege nie tylko wywarł wielki wpływ na Wittgensteina, ale co więcej, Wittgenstein był jednym z pierwszych, którzy docenili logiczną myśl Fregiego. Jak się zajmowałem
Wittgensteinem, no to nie sposób było tutaj nie sięgnąć także do Frege'ego, ale Frege to już jest taka logika matematyczna, która prawdziwa logika matematyczna, czyli matematyka. Nie sądzę, żeby to było coś, co by szersze grono słuchaczy mogło zainteresować. Pogląd Frege'ego, ale tu on akurat nie jest specjalnie oryginalny, bo coś podobnego uważał już Platon 2500 lat wcześniej, że treść, i Arystoteles też, że treści naszych myśli są od nas niezależne, że treść, twierdzenia Pitagorasa na przykład, a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, gdy a i b to są przyprostokątne, a c to jest przeciwprostokątna w trójkącie prostokątnym, że żywiąc taką myśl, ujmujemy pewną treść, która nie jest nasza własna, tylko która jest wspólna. Jeżeli ja rozumiem twierdzenie Pitagorasa i Pan rozumie, i ktoś trzeci, i ktoś czwarty, to tworzy między... To jest coś, co jest nam wszystkim trzem wspólne, ale co istnieje niezależnie od nas, bo prawda, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, ona zachodziła wtedy, kiedy jeszcze na Ziemi nie było istot ludzkich, tylko były karaluchy, bo one należą do najstarszych istot żywych, w świecie zwierzęcym naturalnie. I ta prawda będzie także zachodziła wtedy, kiedy już żadnego człowieka na Ziemi, który by był zdolny ją umysłem uchwycić, nie będzie, ale będzie gotowa, czekała. Może się pojawi jakiś postczłowiek, który ją znowu uchwyci. Mówiłem już o tym, że według Wittgensteina myślenie jest zrośnięte z językiem i myśl i język, tak mi się zdaje, są od siebie tak nieoddzielne, jak dwie strony tej samej kartki papieru. Strona 243 i strona 244, następna. To jest ta jedna kartka. Ich od siebie oddzielić nie można. I tak samo bym, proszę pana, powiedział tutaj. Można by tu pewne dalsze szczegóły może i wniknąć, ale to byłby już wykład. Nie wiem, czy jest racjonalna, proszę pana, ale jest bezcenną wartością. Wartość może być bezcenna, a może być nieracjonalna, no tak jak w miłości to się przecież zdarza. Aleksander Sołżenicyn powiedział, demokracja to jest ustrój ludzi wolnych. W demokracji, tam gdzie ona rzeczywiście żyje, w demokracji jestem obywatelem. A obywatel to jest człowiek wolny, który uczestniczy w życiu wspólnoty jako właśnie wolna jednostka. W każdym innym ustroju jestem poddanym. A poddany to jest człowiek, który jest w swojej wolności ograniczony nie tylko własnym rozumem, bo to ograniczenie zawsze musi zachodzić, inaczej nie ma rzeczywistej wolności, tylko jest ograniczony ludzkim, innym niż własne, widzimisię.
Dlatego myślę, że racjonalna czy nieracjonalna, demokracja jest najlepszym, co mamy. W zbiorze ustrojów politycznych oczywiście. Demokracja jest areną niezliczonej ilości konfliktów, bo właśnie to jest ustrój ludzi wolnych. W państwie totalnym nie ma pan konfliktów, bo tam wszelki konflikt dławi siła policyjna po prostu. Nie ma konfliktów. Wszystko jest wygładzone. Ale ja wolę tą rozwiszoną demokrację od wygładzonego totalizmu. Ja, Bogusław Wolniewicz, może są inne gusta. Są tacy, którzy mi się na przykład wydaje w cenionym przeze mnie tygodniku Najwyższy Czas jest taki autor, który tam się wypowiada na rzecz absolutnej monarchii. Jemu się wydaje, że demokracja to jest ustrój do niczego. Najlepsza byłaby absolutna monarchia. Pan Piotr Wielowiejski, Piotr ma chyba na imię, jeżeli dobrze pamiętam, Wielowiejski. Nie, Wielomski, nie Wielowiejski, Wielomski, pan Wielomski, tak uważa. Jak czytam takie wynurzenia, to sobie myślę, no przecież w XX wieku mieliśmy aż trzy absolutne monarchie, jakie sobie można tylko wyobrazić, tak absolutne. Związek Radziecki Stalina, Trzecią Rzeszę Adolfa Hitlera i Republikę Chińską, tak zwaną Republikę Chińską, Mao Tse-tunga. To byli niewątpliwie absolutni monarchowie, bo przecież monarchia absolutna nie polega na tym, że się chodzi z koroną na głowie. Można chodzić w takiej balonówce, jak miał ją na głowie Mao, czy w takiej czapce NSDAP, jak miał Adolf Hitler. To nie jest ważne. Ważne jest to, że władza jest, monarchia absolutna, to znaczy, że władza jest absolutna, państwowa. Obywatel, nie ma obywateli, są tylko poddani, którzy mają słuchać, co im ta monarchiczna, absolutna władza nakazuje. Jeżeli komuś się to podoba, jego sprawa, dla mnie to jest przeciwnik polityczny. To gadanie o mediach jako czwartej władzy to jest sposób pochlebiania dziennikarzom, czy raczej może sposób, w jaki dziennikarze sami sobie pochlebiają, że oni mają coś do gadania. Oni nie mają nic do gadania, proszę pana. Media nie są żadną władzą, media są tylko instrumentem władzy. Tak jak pistolet jest instrumentem władzy i więzienie jest instrumentem władzy. Władza ma wiele instrumentów. Jednym z nich są właśnie media. Natomiast władzę mają ci, którzy za tymi mediami stoją i którzy się nimi posługują. To jest rzeczywista władza. Dzisiaj, jak sądzę, tą rzeczywistą władzą wykształca się nowa zupełnie władza. Nazwałbym ją zrastaniem się biurokracji z plutokracją, czyli władzy państwowej z władzą pieniądza. Ta symbioza jest widoczna. No pięknie ją było widać na przykład na symbiozie Aleksandra Kwaśniewskiego z Ryszardem Krause, byłego naszego prezydenta i byłego szefa
uważanej wtedy za wielką firmy informatycznej Procom. Tu? Ale jak powiadam, to nie jest jasne. Coś się nowego wykluwa, jakaś nowa warstwa panująca, właśnie złożona z jednej strony z tej kasty urzędniczej, a z drugiej strony z tej grupy plutokratycznej, to znaczy plutos po grecku znaczyło bogactwo, to znaczy ludzi bogatych. Urzędnicy i bogaci, to jest ta nowa warstwa. I to jest, proszę pana, jakaś to jest ta rzeczywista władza. No dzieliło się tam, że jest władza prawodawcza, wykonawcza. Prawodawcza, czyli u nas Sejm, wykonawcza, czyli rząd i sądownicza, czyli sądownictwo. To jest rzecz wtórna. Ona jest zresztą w tej chwili w zaniku, bo ten wzrost plutokracji z biurokracją sprawia, że władza państwowa, ta podzielona niby na te trzy takie tam przegródki prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, że ona jest dominowana przez władzę wykonawczą, przez rząd po prostu. Sejm w Polsce właściwie nie ma nic do gadania. Sejm głosuje tak, jak mu każe Tusk, czyli rząd. Sądownictwo jest całkowicie podporządkowane według moich obserwacji. Może nie całkowicie, ale w przytłaczającej mierze jest podporządkowany dyrektywom rządowym, jak sprawa Amber Goldu to pokazywała, gdzie przewodniczący Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku no po prostu brał instrukcję z kancelarii premiera. Także ten trójpodział uważam za przereklamowany i nieistotny. Istotny jest inny podział władzy. I on jest podziałem, na którym ufundowana jest nasza cywilizacja. Cywilizacja Zachodu, która właśnie wytworzyła demokrację. Jedyna. To jest podział na władzę świecką i władzę duchową. Niezależność władzy świeckiej od duchowej i duchowej od świeckiej. Ten podział władz uważam za fundamentalny i dlatego taką ogromną wagę przywiązuję do roli chrześcijaństwa w naszej cywilizacji. Ten nowy totalizm biurokratyczno-plutokratyczny właśnie dąży do zlikwidowania tej drugiej władzy, tej władzy duchowej i podporządkowanie jej władzy świeckiej. A dziennikarze, jeżeli myślą, że są jakąkolwiek władzą, czy czwartą, czy piątą, czy piętnastą, to są w grubym błędzie. Megalomania ich to jest. Ale przepraszam pana, pan mówił, że teorie spiskowe, że to są naiwne teorie. Dlaczego? Tu bym miał, pozwolę sobie panu zadać pytanie, bo to takie jest łatwe mówienie. Teoria spiskowa to jest dla naiwnych, czy dla prostaczków, czy... Mi się wydaje, że teoria spiskowa dziejów jest jak najbardziej uzasadniona. Całe dzieje to jest jeden ciąg najrozmaitszych spisków przecież. Także jeżeli rozum akurat, ten, o którym pan mówi, że jest taki zagubiony, wpadnie na teorię spiskową, to wcale nie będzie w błędzie. To ci, którzy spiskują, starają się mu wmówić, że żadnych spisków nie ma, bo to jest ich podstawowy manewr maskujący przecież. Przed ich nosem się dzieją różne spiski, ale im wmówiono, że teoria spiskowa dziejów byłaby, więc oni
Oni tego nie widzą. A to poszatkowanie, o którym pan mówił, to jest jeden ze sposobów, żeby mącenia ludziom w głowie. No. Ta warstwa, nowa warstwa panująca, która się wykształca. Tak jak była kiedyś arystokracja, czy burżuazja potem. A teraz to jest jakaś właśnie symbioza plutokracji z biurokracją. Ona jest zainteresowana w tym, żeby istoty tej nowej władzy nie rozpoznawać i dlatego mąci się ludziom w głowach. Myślę, że to nie jest trwałe rozwiązanie, że to jest przejściowe rozwiązanie, które zmierza do wprowadzenia nowego totalizmu po prostu. Bo taka... To, co w tej chwili mamy, to nie jest demokracja, to jest w Polsce na przykład, ale ja myślę i szerzej w Unii Europejskiej, a nawet coraz bardziej w Ameryce, że to jest coś takiego bliższego anarchosyndykalizmowi niż demokracji, a anarchia nie może być trwałym systemem sprawowania, współżycia ludzi. Ona musi się w coś innego przerzucić i najłatwiej się przerzuca w ustrój totalny. To znaczy władzę totalną rozumiem wtedy, kiedy właśnie tego dwupodziału władz nie ma. Osobno władza świecka i osobno władza duchowa. Totalizm polega na tym, że te dwie władze zostają połączone. Władza państwowa jest jednocześnie władzą duchową. I to na przykład, co się dzisiaj nazywa, może nie całkiem dorzecznie, poprawnością polityczną, czy politpoprawnością, jak ja to mówię, to jest właśnie przykład tego, że władza świecka uzurpuje sobie prawo do bycia także władzą duchową, na przykład orzekania, czy dopuszczalna jest mowa nienawiści, jak to mówią, czy nie. To znaczy, że ktoś, ja moje jakieś przekonania wyrażam i teraz jest ktoś, kto będzie kwalifikował to, czy mi wolno tak mówić, czy nie wolno. Więc to jest jedna z form tego totalizmu pełzającego, to ta ideologia, która usprawiedliwia tępienie tak zwanej mowy nienawiści czy podobnych rzeczy. Innym przejawem tego jest sądownictwo, gdzie sądownictwo też uzurpuje sobie prawo do wyrokowania o tym, co wolno mówić, a czego nie wolno mówić. Nad czym wolno się zastanawiać, a nad czym nie wolno się zastanawiać. Klasyczny przykład, tak zwane kłamstwo oświęcimskie. Nie wolno. Prawda sądowa jest niejako kryterium, uchodzi za kryterium prawdy. Jak przebiegała wielka zagłada Żydów, w okresie II wojny światowej, dokonana przez Niemców, to o tym nie wolno swobodnie dyskutować już dzisiaj historycznie, bo jest nad tym bariera tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. Był taki, jest nawet żyjący, taki niezbyt mądry, szczerze mówiąc, historyk angielski David Irving, który wręcz kwestionował, że tam te miliony Żydów zostały wymordowane. Jego argumenty były głupie, to prawda. Ale jeżeli ktoś demokracja, ta, o której żeśmy mówili, ta oparta na rozdziale władzy świeckiej i duchowej.
dopuszcza najgłupsze poglądy. Demokracja oparta jest, pan pytał na początku, o rozum. Demokracja jest oparta na wierze w ludzki rozum. Dlatego mówiłem, że nie wiem, czy to jest racjonalne, bo może nie wiadomo, czy nie za dużego kredytu zaufania udziela się to ludzkiemu rozumowi. Ale demokracja oparta jest rzeczywiście na tym przekonaniu, że w ścieraniu się poglądów, chociażby tam nie wiadomo jakie głupoty były gadane, prawda w końcu wypłynie, ale wypłynie wtedy, kiedy dopuszcza się do swobodnego zderzania się poglądów i w tym ścieraniu się ona się dopiero wyłania, a nie może być tak, nie powinno być tak, że prawdę chce się podtrzymywać środkami policyjnymi, tak jak ci rzecznicy kłamstwa Oświęcimskiego czy ścigania tak zwanej mowy nienawiści, bo to jest nowa wersja tego, czy jakaś taka może uogólniona wersja tego kłamstwa Oświęcimskiego, jak oni by to sobie wyobrażali. Z punktu widzenia demokraty, za jakiego siebie uważam, pozwalam sobie uważać siebie i którym myślę zawsze przez całe życie byłem. Jedyny sposób, żeby prawda zwyciężyła, jest pozostawić jej całkowitą swobodę, a najlepszy sposób, żeby ją zabić, to jest stwarzanie dla niej policyjnych podpórek. A sądy dzisiaj do tego się kwapią. Są takie wyroki w tym kierunku. No jak właśnie ten David Irving zjawił się w Austrii, gdzie tam jakieś tam ustawy przeciwko tak zwanemu kłamstwu święcimskiemu obowiązują i go na 2 lata wsadzili do więzienia. Za to, że kwestionował tam, że te liczby, które się tutaj podaje. Dlaczego? Głupio kwestionował, bo głupio. No to mądrzej go skorygujcie. Nie większe ma szanse utrzymać się niż demokracja, proszę pana, właśnie. Demokracja to jest ustrój ludzi wolnych, a ustrój ludzi wolnych to jest ustrój wolnej myśli, gdzie ludzka myśl jest nieskrępowana, gdzie można swoje racje przedstawić, lepsze czy gorsze, ale można przedstawić też kontrracje. I wiara jest taka w demokratach, że to w końcu zwycięży. Ale ta wiara może być złudna. To muszę przyznać, proszę państwa. Wcale nie jest zagwarantowane to, że ten ustrój ludzi wolnych, który jest takim cudownym wykwitem cywilizacji Zachodu, która jest cywilizacją chrześcijańską, nie żadną judeochrześcijańską, jak to się dzisiaj też w ramach tak zwanej politopoprawności mówi, tylko chrześcijańską, bezprzydawkową. Tak jak nie było cywilizacji socjalistycznej, czy jakiejś demokracji socjalistycznej, tak bezprzydawkowa cywilizacja. Otóż, czy ona się utrzyma, to nie wiadomo. W tym gwałtownie się dziś zmieniającym świecie ta nasza wspaniała cywilizacja Zachodu jest śmiertelnie zagrożona. Tak na to patrzę. Obym się mylił. Może to wystarczy?